Zanim się skuńca łosiecy nie, trzeba było już skłopki żyta do stodoły zwozić. Tata sykował wóz drabiniasty, a później zamiast w drabinach zwoziło się w drągach. Zwozić trzeba było, jak ino rosa opadła, i zawdy patrzyć, cy, aby jako chmura gdzie od zachodu, albo od pyżowy góry nie idzie. Bo słuma i kłosy musiały być suchutkie. Żar lał się z nieba, koszulina od potu, mokro bela ze mozno było wyrząć, ale nie było litości. Trza było widłami kozdy snopek frygnąć na furę. Drugą osoba na furze musiała ładnie ułożyć, co by bezpiecznie tako wyładowano furę do stodoły dowieść. Nie zawdy się to udawało. Rosku nie wyrobił nas okręcie, fura się wywalała, a my, ile nos tam się działo, spadli my wszyscy do rowu. Ale Bogu dziękować, nikomu nic się nie stało. W stodole od nowa ta sama robota. Jedna osoba widłami z fury frygała kozdy snopek do Zopola, a drugą w Zopolu musiała ładnie ułożyć. Do tej roboty były brane starsze dzieci. Tak jak wcześniej gadałam, na wsi dzieci ucune były roboty od małego. Jak już syćko zboże było w stodole, ścieżnie zagrabione, pole zasprężynowane, to można było mówić, że już po żniwach.